Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej nordyckiej kampanii. Tak więc ostatnio musieliśmy bronić tutaj naszych bizantyjskich przyjaciół przed katolikami oraz złapaliśmy przyczółki na Morzu Śródziemnym kolejne, tak więc bardzo dobrze. No niestety Sycylia jest bizantyjska, ale w tym wypadku nie będziemy raczej interweniować, więc niech zostanie tak jak jest. Jednak silne Bizancjum jest nam do szczęścia potrzebne, więc tutaj nie mamy sensu ich rozbijać. I tak żeśmy z nimi walczyli podczas wojny o Cypr, bo widać nie spodobało im się, że wchodzimy w ich strefę wpływów. Trudno. I co byśmy mogli zrobić? No, pielgrzymkę odbyliśmy, ale nasz władca raczej pielgrzymek jako cynik nie lubi. Prawda? Jest głową kościoła, ale to tak trochę symbolicznie ta pielgrzymka została odbyta. A co tutaj mamy? Damy mu pieniądze, nie będziemy rozdawać ziem, bo to zawsze konflikty generuje, jak coś byśmy komuś zabrali i dali dalej, więc może sobie to darujmy. Co? Aha, religię mamy wszędzie, ok, kontrolę też ok. Myślę, że potworzymy nowe tytuły królewskie na tych terenach, bo najprawdopodobniej zdecydujemy się niedługo ogłosić cesarzem i też kończyć pomału tą kampanię, czyli ogłośmy się tutaj królem tych wszelkich dodatkowych terytorium. Te ziemie chciałbym wchłonąć i wydaje się, że jest to jak najbardziej realistyczne, żeby je wchłonąć do naszego państwa. Niech nam przyczy, w sensie królestwa. Okej, okay, wrócił. Czyli on dłużej był niż jego brat? Dziwne. I okej, okay, zakończmy tą rywalizację. Córki, mężatki, ten jeszcze no młody, za wcześnie, żeby jechał do Gwardii Waragiańskiej. Wiecie co, Norwata jest taki dosyć brutalny. Ja myślę, że on zorganizuje jakieś krwawe składanie ofiar. W sumie to jest część naszej tradycji, więc zróbmy to. Tak jest. No i teraz co tutaj? A, zaręczyny. Nie, niech zostanie u nas. I możemy tutaj wybrać, powiedzmy, kogoś zacnego. O. Tego to wypuścimy, bo to jest bękart naszego rodu. Okej. Okay. Powiedzmy tu tych rycerzy katolickich można by poskładać w ofierze. Sorki, telefon. Dobra. Kogo jeszcze? Może też nie przesadzajmy, ale trochę ofiar uświetni ceremonię. O. Już 8 miesięcy, trochę to zajmie, zanim się wszyscy nasi tutaj goście zbiorą. Nie jest za dobrą wojowniczką, niech zrobi okrężną drogą podróż, bo to może jej coś się przydarzyć, a chcemy, żeby coś nam przywiozła jednak z tych wojaży, a nie zginęła. Dobra. No tu są większe szanse, że sobie poradzi z tymi bandytami i sobie poradziła. Nie,
Nie, no już lepiej, żeby było paranoiczne niż tchórzliwy. No tchórzliwy to w naszej kulturze najgorsza chyba zniewaga. A tymczasem dorasta córa i bierze ślub z Bizantyjczykiem. O, niedługo skończymy naszą drogę związaną z religią i wiedzą. Ktoś nas wyzywa na pojedynek. Oczywiście, że się zmierzymy. Użyjmy naszego triku, jakiegoś tutaj z nożem jako myśliwy. Agresywny atak. A, możemy go trochę skusić złotem. I znów agresywny atak. Pięknie. Co chcą nam zabrać? Jakiś bułgarski sztandar. Nie wiem, dlaczego ja bym mieć do niego roszczenia. Jak to my go zdobyliśmy już dawno temu. Ale okej. Można i tak. Dobra. Miejmy nadzieję, że będzie wyższej jakości. Tak, chcemy zaimponować szlachcie, powiedzmy naszym wysokim wodzom. I to wszystko? Nic się nie wydarzyło? Trochę zawiodłem się. No dobra, zobaczymy co on z tym zrobi. Czy chcemy tego sojuszu? Tak, nie będzie mściwy. To jest cnota w naszej kulturze. Nie, jakiś mały taki sojusz to tylko może być więcej problemu niż pożytku. A na marszałka. Gdyby nie mogę dać siostrę po prostu. Naprawdę jest skuteczna. Doświadczona wojowniczka. Ślub tutaj. No, Anglia jeszcze żyje, ona nie jest w sumie katolicka, więc to tam mało przeszkadza, że tam jest. Sprawdźmy po raz kolejny. Też nie wiem, naprawdę nie wiem. Uważam, że to nie było tak dawno, tak niedawno raczej. Ale okej, okay. Póki co zapolujmy. Myślę, że może być tutaj. Polowanie nas odstresuje troszkę. Dobra. Zbadajmy to. No, jakieś badziewie żeśmy znaleźli, szczerze mówiąc. Trudno. Przybyli, to trudno, nie będziemy tutaj płakać nad tym, że ktoś się nie pojawił. Co jest silny? Chyba będzie chciał trochę tutaj poćwiczyć, pociąć drewna i tak dalej. I troszkę nadwyrężył sobie mięśnie, ale się odstresował, koniec końców. I czyżeśmy już właśnie wchłonęli te tereny? Tak, czyli teraz zajmijmy się ziemiami po drugiej stronie naszego tutaj morza, żeby mieć tutaj w miarę kontrolowalny taki obszar dla siebie. Czyli tu i tu musimy popracować nad tym. W sumie to jest syn króla, zgodzimy się. No a co z polowaniem? 6 miesięcy trzeba czekać. Kto to jest? Nasza córka.
No dobra, damy jej tę książkę. Czemu nie? Jakieś zwierzęta tam będą. Mistrz polowań to niedobrze, bo mamy polowanie, a na mistrz polowań gdzieś przepadł. Dajmy siostrze, no, też marszałkiem, czyli widać radzi sobie. I może co do reszty spróbujmy jeszcze coś z nich wyciągnąć, zanim ich ktoś inny albo my sami złożymy w ofierze w przyszłości. Wilk, co? Jeleń, o, więcej zwierząt tym razem do upolowania niż zwykle. Nie, nie będziemy nikomu dawać prezentów. Weźmiemy sobie te ptaki drapieżne. I jesteśmy ambitni, nie chcemy, żeby to nas widzieli, jak nachylamy się i zbieramy jakieś zielsko. Kolejna córa dorasta. Dobra, zapolujmy. I teraz pytanie, uda się czy się nie uda? Oczywiście osobiście nie poszło nam trochę. I niestety zwierz umknął. Może trzeba było poprosić kogoś o pomoc, ale... No niestety, wyszło jak wyszło. Teraz tu co my tu mamy? Jakieś badziewie, no bo niech jest, to jest chyba dla dzieci jakiś przedmiot. W sumie jakiś spokój na świecie w tej chwili. Nie, ona ma przywieźć nam artefakt, a nie narzekać na podróż i chcieć wracać do domu. No nie po to, żeśmy ją tam posłali, moi drodzy. Okej. Wszyscy chcą nam konkubiny wciskać. My już mamy dwie. Chyba nie będziemy chcieli kolejnej. Sojusz, kto to jest? A, nasz wasal z Majorki, może być. I stajemy się również teologiem, no i czas się skupić na czymś nowym. Myślę, że będzie to wojna. I będzie to po prostu lepsza umiejętność osobistej walki wręcz. No i być może zmienimy też księgi. Przecież ta jest... O, tą może zmienimy. Na razie chyba ta jest najlepsza, tak jest. Całkiem, całkiem. No, my w ogóle powinniśmy, w sumie teoretycznie powinniśmy się na szpiegostwie skupić. Mamy do tego ładne bonusy, ale jakoś bardziej naszego władcy widzę jako badacza, ale wojownika niż szpiega i kogoś działającego z ukrycia. Jaka Ruś rozrośnięta. Tak, nie będziemy tutaj się przyjmować. Chce być naszym rywalem, to mimo że to jest nasz kuzyn, to będzie naszym rywalem. Wyzwijmy go na pojedynek, oczywiście się nie odważy z nami zmierzyć. Jak żeby inaczej. Ma nikt o zdrowych zmysłach, by się z nami nie chciał zmierzyć. Mamy 92 proesu. O kurde. To jest maszyna do zabijania, kurde. Terminator. No więc mówię, to jest wojownik, no a jednak zgodził się na walkę. Okej, jako berserker go zaatakujemy z dzikością. Użyjemy naszych trików, których nauczyliśmy się podczas służby w Gwardii Waragiańskiej. Znów dziki atak berserkera i jakiś tutaj szybki rzut nożem. Tak jest, przeciwnik pokonany, ale
Jestem z niego dumny, że w ogóle podjął się wyzwania, no co by nie mówić. Nasz władca to mówię, maszyna do zabijania. Czy chcemy to kontynuować? Tak, nie mamy powodów się wycofywać z tego konfliktu rodowego jednak. Zawsze to Negorda, nasza mistrzyni szpiegli, mistrzyni kapłanka jest przeciwko nam. Właśnie, czy możemy dodać prawa do... ubóstwo wybieraliśmy. No myślę, że nasze wszystkie tytuły powinny być elekcyjne, zgodnie z założeniem. Oni tam widzę głosowali na naszego młodszego syna. Być może się dostosujemy, bo my też go lubimy. A widziałem, że miał głosy. Okej. Chyba w tej chwili wszystkie tytuły stały się elekcyjne. O, on się cieszy dość dużym poparciem. Poza Estonią w sumie, i to w sumie nie jest tak źle, że tak dużo głosów dostaje nasz syn. Któraś z naszych sióstr umarła, ale to nie jest ta, co była... powiedzmy mistrzynią, bo nie, ona była mistrzynią szpiegów, a marszałkinią i zajmowała się polowaniami. A, nasz władca jest wiedźmą. Tak, przekażemy synowi te arkana. Chcemy się zmierzyć z tym koniem, żeby go uczynić naszą bestią. Powiedzmy spokojnie, myślę, wojskową metodą. Okej, czy nasz syn zaczyna chodzić? No dobra, powiedzmy... stwierdzimy, że co innego może robić dziecko. No, w sumie mnie zdziwi się takim podejściem naszego władcy. I niech będzie jakieś mitologiczne. Tak, koń Odyna, jednak trzymajmy się tutaj, mimo że jesteśmy cyniczni jako przedstawiciel naszej wiary, to dobre imię dla naszego konia. Pięknie. Myślę, że tak, lepsi wojownicy, czy tam berserkerzy naci, oni są naprawdę dobrzy i mamy ich sporo. Niektórzy... O, nasza siostra, to widać w rodzinie jest ta waleczność. I sprawdźmy, jak była sytuacja tutaj. O, o to mi chodziło. O to mi chodziło. Zemścimy się za próbę zdobycia Sycylii. Zbieramy naszych i będziemy ruszać na Niemcy. Wielka wojna przeciwko katolikom. To może być klęska, z góry zapowiadam. Nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie tych katolików pokonać. Zobaczymy. Tak, zakony same dołączą, nie musimy ich wzywać. Ale tutaj jak najbardziej upewnijmy się, że no powiedzmy wszyscy, którzy się liczą, dołączą. Najbardziej mi zależy oczywiście na Bizantyjczykach, bo oni stanowią największą potęgę. Dobra. Chłop z Mazur też się przyda. Reszta to drobnica. Co do dynastii, musielibyśmy tracić renaun na to. No, możemy też jakieś sojusze zawrzeć, ale nic ważnego.
Nie szkoda, że nie można ich ułożyć w kolejności od najsilniejszych do najsłabszych. No dobrze, króla Walii poprosimy. Ma 10 tysięcy zbrojnych, to jest coś, co może przeważyć. I tu jeszcze widziałem kilku takich poważnych zawodników. Okej, okay. Jego trochę zużyjemy, ale no, to jest wielka święta wojna. Tutaj trzeba zebrać poważne siły, inaczej nas po prostu zjedzą. I tak nas mogą zjechać. Jest 250 tysięcy przeciwko 160. Normalnie bym powiedział, że jesteśmy bez szans, ale wszyscy wiedzą, jak sobie radzą katolicy. Niech będzie obżartuchem w sumie. Czemu nie? No i czekamy. Czekamy, aż się zbiorą nasze potężne armie. Parę dni, a tymczasem im to coś nie idzie. O kurde, zawiesiło się? Pierwszy raz? Chyba jednak pobór takiej ilości armii tutaj spowodował jakieś przycięcie się. No, po raz pierwszy mamy taki problem. Tego się nie spodziewałem. Jakieś spiski, spiseczki. O, przywiozła jakąś broń, ale jest to broń dla kogoś, kto by dowodził lekką kawalerią, czyli dla nas jest średnio przydatna. Co się tu dzieje? Być może będzie trzeba jednak włączyć i wyłączyć, bo... No zobaczymy, na razie myślę, że to ciągle się wojsko regrupuje do krucjaty. No dobrze. Wylądujemy od razu na Rugi. To jest dosyć blisko, więc liczę, że tutaj będziemy mieli przewagę. O, chyba się już ogarnęło, tak jest, czyli wszyscy są pod bronią po prostu. Małżeństwo, nie, to jakieś choroby weneryczne, to podziękujemy. W sumie naszej dwórce znajdźmy jakiegoś wojownika i tyle. Nie był za stary, nisko urodzony, ale berserker to na plus. No dobra, nasi tu wylądowali. Na pewno będziemy mieli troszkę trudności, jeśli chodzi o oblężenia. Nie mamy tak dobrego sprzętu, jakbyśmy chcieli. Ale mówię, cieszy mnie, że aż tylu naszych przybyło. Wszędzie aż się roi od wikingów.
Pierwsze terytorium zdobyte. Będziemy pomagać też troszkę naszym, żeby w ten sposób przyspieszać. No i też nie chcemy podziału sił. O, widzę pierwsze większe zgrupowanie wojsk katolickich. Chyba trzeba rzucić im wyzwanie. Bo samo to się nie zabije. Powiedzmy sobie szczerze. Nadchodzimy. No, czyżby się nas bali? Tak to wygląda. Idą na południe. No nie bardzo chce się wdać z nimi w pościg w głąb ziem niemieckich. Chciałbym, żeby to, powiedzmy, tu wzdłuż granicy się przesuwało, tak żebyśmy mieli kontrolę nad sytuacją. Pięknie. O. Spróbujmy tutaj. Jest ich 40 tysięcy. Jeżeli nasze siły z nami podążą. Bizancjum ma własne problemy, niestety. Powstanie ortodoksów. Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Dołączymy. Miejmy nadzieję, że nic tam się złego nie stanie. Ach, wyrobili się z ucieczką przed nami. Troszkę zwolnię tutaj. Na razie z nami te wojska maszerują, sojusznicze. Problem jest taki, że nie możemy doścignąć głównych sił chrześcijańskich, a to mnie troszkę martwi. Jeżeli będą grać na czas i się zblobują, to będziemy mieli problem. Dobra, oblężenie. Czy oni tu mogą gdzieś rzekę przekroczyć? Nie bardzo. Ciężkie decyzje, jak to rozegrać dobrze, żeby ta krucjata się zakończyła sukcesem. Niech napisze, o czym uważa za stosowne. Dobra, te oddziały, no to idealne miejsce, żeby ich wszystkich unicestwić. Tak, więcej doświadczenia. Wszystko, co znane z walką. A, bo oni chcą rozbić tam te 17 tysięcy Bizantyjczyków i niestety może im się udać. Chociaż dość szybko nadciągamy z odsieczą. Dorasta nasz syn. I zdążyliśmy, dobra. Dużo strat będzie po stronie bizantyjskiej na pewno, ale bitwa wygrana. No i to na pewno nas przybliża do zwycięstwa. Teraz skierujmy się na tą flankę. Dużo z okupacji, to dobrze, bo okupacja zawsze jest trudniejsza do zdobycia. Bitwy będziemy wygrywać, uważam. Katolicy mają ogromne problemy z współpracą ze sobą. I tak, przekażę mu wiedzę tajemną. I właśnie nie wiem, czy te armie są już rozbite, czy my je ścigamy. Czasami człowiek nie widzi. I tutaj, no tutaj możemy nie zdążyć, ale większość bitew jest na naszą korzyść, bo na razie wszystkie nawet. Jedyny problem taki, że się nie możemy odgonić od tych kolejnych armii, jednak katolickich armii jest dużo więcej. Wykorzystajmy umiejętności obydwu strategów. Dobra. Ale ich tu mielimy. Po prostu ich mielimy, armia po armii.
Oczywiście, niech nas wesprze w tym projekcie. Ale oni tu, jak ostatni idioci, nadciągają oddział za oddziałem, aż do końca. Komu się zginęło? Został zastąpiony od razu. Ta wojna tutaj trwa tygodniami. Przesadzam. Chociaż może i tak. Pięknie. Czyli teraz musimy dosyć szybko pozajmować, zanim przeciwnik się zreorganizuje. No, stracił większość wojska, mamy teraz przewagę. Ale jak widzicie, tutaj jeszcze trochę jest papieżników niestety. My zatem problemy z żywnością powoli na wrogim terenie. Też się troszkę martwię Bizantyjczyków. Dobra. O, kolejne. A, nie mamy kogo? Beneficjenta? Nie, my nie musimy mieć beneficjenta z tego, jak uważam. No, nie wiem. Testera żywności. Masa jeńców. A, nie możemy ich wykupić, czy wyprzedać, o to mi chodzi. Jeśli nikt za nich nie zapłaci. I udało się. Zwycięstwo. Papież pokonany. A, mamy też nowego króla. Nowego króla nordyckiego. To z pewnością cieszy. Czy możemy od razu z nim zawrzeć sojusz? Niestety nie. Jego syn już jest żonaty. Ma córkę, którą moglibyśmy w sumie ohajtać. Powiedzmy z którymś z naszych młodszych synów. O, tak żeby od razu tutaj zbudować sobie lepsze relacje. Pięknie. Myślę, że te wojska na razie odeślemy. Ja liczę, że Bizancjum sobie poradzi samo, bez naszej interwencji, że nie będziemy musieli tam biec im na ratunek. Kolejne dziecko. No, książka naukowa. Może być. Ile różnych wypraw, ile różnych artefaktów. Wow. Dobra. O, poprawiły też nasze umiejętności, coś w zarządzaniu. Córki, mała pauza. Dobra, lecimy dalej. No, zobaczymy, co w tym Bizancjum. O, tutaj już widzę od razu rewolta, dlatego też chciałem z nimi sojusz, bo obawiałem się, że to państwo się zaraz rozpadnie. Ale to jego wasale, co ciekawe. Cóż się stało? Czyli w najgorszym razie po prostu jego następca będzie na tronie. Być może spróbujmy coś z tego ugrać. Kolejne małżeństwo tutaj. Jeżeli to wypali. Nie wiemy, jak to się potoczy, ale bądźmy przygotowani na taką sytuację.
O, super, Narwaca będzie lepszym dowódcą w ataku. No, do niego pasuje w sumie. I niech nam przywiezie coś naprawdę unikatowego. A tymczasem nasze wojska zaczynają się regrupować. Mam nadzieję, że Bizancjum sobie samo poradzi. Kurde, 6 miesięcy. Troszkę dużo, jak na mój gust, no ale cóż. Ale cóż. Chociaż widzę, że większość się zbierze szybciej. I dorasta syn, jak on będzie jechał do Bizancjum. Ale niech się tam wojny skończą. Mamy jeszcze chyba jednego syna. Nie mamy jeszcze dużo synów. Żadnego nie wychowujemy? A no nie. Czyli ten się wychował. A ci. A, bo to są ci z konkubiny. Z trochę gorszymi umiejętnościami, czy bardziej cechami genetycznymi, powinienem powiedzieć. Niż umiejętnościami. Dobra. I tak, połączmy te armie, nie będziemy... Co to się tu... blokuje. Dobra, mamy parę sugestii. No niestety znów się stresik zbiera. No. I nowa cecha dynastyczna. W co byśmy poszli? Więcej armii. Może w ten development w sumie. Czyli byśmy wzięli tą. Ale póki co ruszamy tutaj na odsiecz. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś zrobić. No jednak tych rebeliantów jest strasznie dużo. Ale spróbujemy. Być może tędy będzie szybciej, dokładnie. Tutaj rzeki nas bliżej doprowadzą do linii frontu. Dajmy to królowej. I więcej rycerzy. 4 dodatkowo rycerzy to jest naprawdę duża siła w naszym przypadku. Kurde, stolica upadła, to nie jest dobre. To się może skończyć, zanim zdążymy tam dotrzeć, tak patrząc. No, ale spróbujmy. Super, wygrali. Kolejne powstanie tutaj jakieś chyba. No dobra, jakąś pierdółkę przywiózł, czy wyprodukował, jakąś miniaturę tronu. Okej, wojska gotowe. Pod stolicą 20 tysięcy katolickich rebeliantów. Najpierw ich zmiażdżymy. Ach, nic specjalnego. Odbijmy stolicę. No, i czas wydać generalną bitwę z buntowanym wasalom. To będzie niebezpieczne. Ładny tron. Zobaczmy, jaki posiadamy obecnie. Chyba jednak lepszy. Chyba jednak lepszy, ale nie powiem. Jestem pod dobrym wrażeniem tego, co wyprodukował. No, ważna bitwa teraz. Dużo lepszy dowódcy. Mają masę czempionów, ale widać, że jakościowo nasza armia ich po prostu przerasta. Hołdy, super. O, umiera. To jest nasza kapłanka i w sumie nie wiem, czy dobrze, że umarła. Kogo byśmy tu dali? Dajmy jego. O. No, po tej bitwie mam wrażenie, że będzie już ciężko się rebelii podnieść. Większe zagrożenie teraz to chłopi.
Na szczęście nie współpracują, jakby się przecież jakby się zebrali, to chyba nie mieliby szans z armią tej jakości, co nasza. Pięknie. A, bo to jest ziemia przynajmniej rebeliantów. A, czyli w sumie przeszkadzają rebeliantom. To nie jest do końca takie złe. Zniszczmy te oddziały. W sumie odbijemy to szybko, co oni zajęli. Bo teraz tu nie ma garnizonu. Zostawmy miniaturowe siły oblężnicze, a reszta... O, naprawdę miniaturowe. Kolejny rywal umiera. Masz krewniak w sumie, no ale okej. Rywal to rywal. Ale z tymi chłopami sobie nie radzimy. Jak mówiłem. Jest ich dużo i się bardzo szybko plenią wszędzie. Dobra, ruszamy na południe. No, ci buntownicy już są spacyfikowani, tak. Czy ty zwariowałeś? Masz trąd, ledwo żyjesz. No, przyjmiemy to. Pokażemy, jak się trzyma topór. Sztuczki myśliwskie. Agresywny atak. Atak berserkera i pomogło. A to było pewne. Nie jest tak skuteczny, żeby nas pokonać. A tu mamy kolejny przedmiot. Dobra. I tak nie będzie to coś tak dobrego, żebyśmy tutaj podmieniali. O, liczę, że sobie poradzi. Dobra, i dedykujmy to naszej małżonce. Czy na północ tam się ich zebrało strasznie dużo? Nie wiem, czy zakon by tu nie pomógł w tej sytuacji, żeby przyspieszyć pozbywanie się tego dziadostwa. A tu jest ich za dużo chyba, chociaż no zobaczymy, na razie wylądujemy i będziemy obserwować, co się dzieje. To można zlikwidować, te 2000. Te tereny należą do buntowników. O, już nie można, bo jest 12 tysięcy. Tędy będzie nie... Tak, będą straty, kurde, ludzie. Nie podoba mi się, że oni tak zbierają się. Nie wiem, gdzie oni polezą teraz. Przerzućmy siły. Tylko znowu będziemy tracić ludzi wtedy. Dobra, na razie tutaj. Kolejne, mówię, dobra, dołączmy, ale też na razie to zignorujemy. Jest przeciwko katolikom, więc warto dołączyć, uważam. Z tym naszym lochem, może... Uzyskajmy pieniądze za tych, których można, bo chyba ten loch już jest przepełniony ludźmi po prostu i nie mieszczą się i spieprzają stamtąd. Nie wiem, co innego tu się dzieje. O, miecz Mahometa przywiozła. Dobra. Teraz tu nie będzie karczy i możemy się ruszyć szybko na Pomorze. I dzieciak kolejny.
Już mówię, wasale za nim nie przepadają. Nie wiem w sumie dlaczego. Tego, ja mi się też zdaje, że ten wasa, w sensie ten syn, ma większe szanse do tego, żeby być tutaj pozytywnie widzianym przez naszych ludzi. W sumie możemy to sprawdzić. Troszkę mnie martwi, że jest bez serca. To może co niektórych tutaj przerażać i mogą na niego nie chcieć głosować, ale zobaczymy. Ach, chłopi oczywiście korzystają z okazji i próbują zwiać. No nic, jak tu jesteśmy. Zajmijmy stolicę może Pomorza. No przez to, że jest tyle rzeczy naraz, to się robi upierdliwe. Okej, no tu już przynajmniej nikt nie będzie miał pretensji, że nie braliśmy udziału w jego konflikcie. Bo we wszystkich praktycznie konfliktach, gdzie trzeba, bierzemy udział. Jak liczne jest to powstanie? Kurde, dalej jest ich 40 tysięcy, a nas jest garstka. I to jest ciut przerażające. O, ładny stolik. Jakie mamy przedmioty na tej pozycji? Ta szafka. ...014. W sumie to jest bez różnicy. Tu jest pobożność. Stolik jest ciut lepszy od tej szafy. Może być. Weźmy tak. Na Pomorzu załatwioną. Tych chłopów musimy się pozbyć i dalej już będzie dobrze. Ach, znów strat. Najgorzej to jest głód. Tak to bym powiedział, w cholerę z tym. Nasz synie, nasza dwórka. Dobra. Z Bizantyjczykami chcemy żyć jak najlepiej. O, tu jeszcze widzę rebelianci. Zebrali nawet dosyć pokaźne siły niestety. No nic, najpierw uderzamy na te chłopskie bandy. No, tutaj wyraźnie widać różnicę, jeżeli chodzi o jakość. To, że jest ich dużo, to nie zmienia niczego. Przykro mi, ale do lochu. No, czyżby nasz władca miał niedługo zwariować, to... Niestety jest możliwe, że tak się to skończy dla niego. Już tylko 13 tysięcy naszych wojów zostało, a pamiętajcie, że też mamy zakon, więc naszych jest jeszcze mniej. I tak, nasz władca stał się opętany, to prawie jak szalony. Rozbijmy rebeliantów pod stolicą. Chyba już wiedzą, że są w kiepskiej sytuacji. Pięknie. A, niestety pojmali kogoś w stolicy i przez to mają trochę dodatkowych punktów. O nie, nasz władca się rozchorował na stare lata. A kto jest naszym następcą? Co tu się dzieje? Okej, teraz
Czy ja tu źle zagłosowałem? No kurde, to mi się nie podoba. Ale chyba go przeżyjemy, więc to nie powinno być aż takim problemem. Przynajmniej tak mam nadzieję. Tutaj rebelia stłumiona. No i zostały resztki chłopiszków. I super. Tak się to robi. Tak się to robi. Ogarnijmy jeńców znowu. I myślę, że tak. Myślę, że to jest czas, żeby stworzyć imperium. Co tu się dzieje? Tu miejscowi się biją, ale na szczęście wszyscy są naszej wiary. Jakiś jego krewniak. Nie wiem, czy nam zależy, żeby się w ten bałagan mieszać. Dosyć dyskusyjne, czy chcemy, chociaż w sumie to jest nasza dwórka, więc jakieś tam koligacje mamy z nimi, ale nie wiem, czy to jest powód, żeby wysyłać tam armię. Tak teoretycznie przyjrzyjmy się, czy moglibyśmy tutaj jakoś to... Chyba nie bardzo, bo to już wszyscy tak ohajtani. A sojusz nie przejdzie. No to trudno. Jak upadnie, to upadnie. Nie będziemy się tym zamartwiać. Naprawdę. No dobra. Niestety tutaj widać za dużo tych katolików naraz. I trochę sobie tam nie radzą z nimi. Na szczęście nasze armie dość szybko się regenerują, bo w przeciwnym razie byśmy tu w ogóle mieli przechlapane. Okej, czyli nasz wnuk z krewniaczką króla Rusi, to też nasi, jedni z ważniejszych w sumie, jeżeli chodzi o tutaj układ. Dobra, szybki rajd i zobaczymy, co dalej. Niech to idzie w cholerę, to jest jakiś stary, zniszczony artefakt bez pożytku dla państwa. O, rośnie nasza umiejętność zarządzania. Już tylko dwójka jeńców, ale za to dużo dzieci. Gdzie są te wszystkie dzieciaki? Wojsko może być. O, to jest nasz syn. Wiecie co? Wychowajmy go osobiście. Ale że to nie jest ktoś, kogo planujemy na następcę, to kolejny syn. Nie? Czekajcie, może to ten sam. Córka, zarządzanie. Może być. Czemu też nie znikają te dzieciaki od razu? Żona.
osobiście. O, Szwedem jest, ale. Niech będzie. Ale rodzina nasza liczna. Nie ma co. No tutaj po prostu wbijamy się w nich. Nieważne, jest ich dużo, ale po pierwsze podzielenie, a po drugie jakość armii jest w ogóle na innym poziomie. O, legendarne umiejętności. Czyli teraz na kogo oni wszyscy głosują? Nie wiem dlaczego. A nie, dobrze głosują. Teraz wszyscy na niego głosują. On na siebie na Cyprze. Dobra. Nie głosuje na siebie na Cyprze. Nie potrzebujemy tego tytułu akurat. Pięknie. Dedykujmy małżonce. To się ciągle coś zmienia. Widzę ciężko z tymi wasalami żyć w zgodzie. Raz na tego głosują, raz na tego. No, ten wnuk jest ważny. Chociaż myślę, że będziemy kończyć pomału. Tu już też się robi taka sytuacja, że jest w miarę stabilnie i bezpiecznie. Tu też chłopski powstanie? Tak. A, do tego nie mogę, bo to jest wewnątrz jakby państwa. Pod stolicą ilu się ich zebrało. Niecnych ludzi. Kolejne dziecko z dynastii. No i nawet zdołali tą stolicę zdobyć, co jest niebezpieczne, bo zawsze może członek rodu się dostać do niewoli w ten sposób. Tego byśmy nie chcieli. Nowe technologie coś nam dają, na razie nic w sumie. I super. Bunt zduszony. Dobra, i tak czas ogłosić się cesarzem. To jest dobry moment. Pięknie. Jak nasze cesarstwo wygląda? Jak widzicie, ma włości na całym świecie. I bardzo dobrze. No. I teraz, co tu jest jakiś? A kupmy, zobaczmy co za księga. A, kiepska. Całkiem niestety kiepska. A, to jakiś artefakt po prostu. Tak mówię, co tu się dzieje w tej sali tronowej? Ładna. To jest nasza główna broń, czyli niech nam pomoże ją trochę poprawić. O, więzienia.
może nie być nasza główna broń. My tego łuku używamy. Ale w tej chwili chyba ta włócznia jest lepsza. Przecież te dodatkowe straty, no ale te 15 robi wrażenie. Naprawdę to robi wrażenie. Potrzebna osoba, która się tym zajmie. I tutaj. Dobrze. Gdzie jest? Nie tu. No. Dobra. No, dość szybko się pojawia nasze wyznanie. Myślę, że to właśnie to intensywne nawracanie powoduje, że ludzie tam dość mocno się buntują. Nawet jeżeli potracimy pomniejsze królestwa, to nie jest dla nas problem. Oj, już wiemy, kto będzie nowym władcą. Okej, czyli oni przywrócą jego ojca na tron. To w ogóle jest śmieszna sytuacja. Ten bunt po prostu przywróci ojca obecnego władcy. Bułgarz właśnie jak tutaj w Bizancjum. No, no, robi wrażenie. No nic, moi drodzy. Też po części dlatego, że już chcę przejść na nowe DLC, powiem szczerze. Tak więc kończymy na tym. Myślę, że osiągnięcie tutaj tytułu cesarskiego i kontrola nad wszystkimi świętymi miejscami to jest dobre miejsce na zakończenie. Jesteśmy drugą najpotężniejszą wiarą, a to wkrótce by się zmieniło, bo jak widzicie, niewiele nam brakuje do katolików, a całe Niemcy, które są katolickie, przestały być katolickie. To już dostaliśmy dzięki temu sporo zarządzania, czyli teraz mamy dużo większe możliwości domeny, generalnie jako frakcja, czyli to też jest dobre. Teraz rzućmy okiem na development. Ja zawsze lubię to porównywać. I nasz Uplant ma 57 developmentów w 1100 roku, co jest 1150, bądźmy szczerzy. I porównajmy z Bizancjum, 64, niewielka różnica. Ruś 20 coś, na zachodzie między 25 a 30, tak bym powiedział. Północne Włochy 40, no Rzym tutaj odstaje po 68. Babilon i okolice pod 50. Mekka i okolice też 45-50. O, na pewno wstydu nie ma. Nasza kultura, która zaczynała jako jedna z bardziej prymitywnych, z pewnością trochę nadgoniła względem świata, chociaż tu, jak widzicie, jeszcze nam dużo, dużo brakuje. No, ale idzie to już w dobrym kierunku. Zakładam, że przecież zależy, jaki kolejny władca, ale ten władca na pewno popchnął do przodu naszą cywilizację. Teraz też rzućmy okiem, gdzie nasi rządzą, poza oczywiście wysokim kapłanatem, jak to nawet, no takim tytułem religijnym, praktycznie teokracją trochę. Mamy naszych oczywiście w Bjarmlandzie, gdzie sobie trochę średnio radzą. Na Litwie, na Rusi, która jest chyba, no nie, trzecim, znaczy w tej chwili drugim najsilniejszym państwem, no bo Bizancjum trochę się sypie, ale liczę, że pozbiera się jakoś. O, i w Niemczech też ma dosyć dużo wojska, co prawda znowu bunt chłopski, ale jest ich coraz mniej, tych buntowników, więc to też działa pozytywnie. O, Walia też się ma nieźle, to też miejscowa kultura powstała, połączenie naszej z walijską. Dobrze. No i na południu to jest... A, Anglicy zostali przy wierzeniach, powiedzmy, miejscowej wersji chrześcijaństwa. No i to chyba tyle, ale to i tak uważam, że robi wrażenie. A, czy też nasi są, oni byli częścią... Szkocja, jeszcze o Szkocji zapomniałem. Malutka Szkocja, o, no i Dania, ale widzicie?
Sami, kurde. Czyli cała tutaj Skandynawia jest naprawdę nasza, jeżeli chodzi o rodzinę. Myślałem, że tutaj inne rody doszły do władzy, ale nie. Nasi się utrzymali. Nie ma Szwecji. My ją obskubaliśmy. Zostały jakieś takie resztówki, które nikt nie utworzył. Rzućmy też okiem, ilu mamy członków rodu. 2000, czyli rodu mamy prawie 300. Ale mamy 57 rodów i 1280 członków dynastii. Oczywiście jesteśmy bardzo zacną dynastią. Więc tutaj robi wrażenie. Mamy też te bonusy za utworzenie tytułu Morza Śródziemnego. Więc no, jest dobrze. Jest dobrze, nie będę kłamał. No nic, pozdrawiam i zapraszam do kolejnych serii. Do zobaczenia.